Cześć, jestem Wojtek z Benchmark, a to drugi z filmów, jaki dla Was przygotowaliśmy o laptopach z certyfikatem Intel Evo. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszego, to tutaj możecie to nadrobić. Tymczasem my bierzemy się za kolejnego z producentów. Zgodnie z zapowiedzią będzie to HP. Moja lista już gotowa, a dzisiaj jak widać mamy do sprawdzenia nie jeden, ale dwa ultrabooki od HP. Nieco dyskretniejszy model to HP Envy 13, kosztujący ledwie ponad 4500 zł ultrabook z procesorem Intel Core i5 1135 G7. Drugi zawodnik to HP Spectre X360 14 wyposażony w procesor Intel Core i7 1165 G7 z ceną bliższą 7500 zł. Oba oczywiście dumnie noszą certyfikat Intel Evo. HP Spectre X360 14, tylko że takiej oto złotej obudowie, mieliśmy okazję testować jakiś czas temu, więc zainteresowanych odsyłam do pełnej recenzji, link jak zwykle znajdziecie w opisie. My natomiast bierzemy się za naszą listę korzyści, jaką gwarantuje certyfikat Evo. Pora sprawdzić, czy HP na takie odznaczenie zasłużyło. Punkt pierwszy, szybki dostęp do sieci oraz informacji. Przypominam, że celem tego testu jest weryfikacja czasu potrzebnego na wybudzenie laptopa z uśpienia do ekranu logowania. Zaczniemy od HP Spectre 360X14. Nie da się ukryć, że nie była to jedna sekunda. Co prawda czas nie był jakiś wyjątkowo długi, ale tutaj lekki minusik dla droższego modelu. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda to w tańszym HP Envy 13. Uwaga! No tutaj był błyskawiczny ten start. Być może jest to kwestia ustawień, a być może jednak ten model tak ma. Tutaj zdecydowanie zaliczamy test dla Envy'ego, natomiast Spectre z takim sporym minusikiem i oznaczeniem, że mogłoby to być szybsze. Tutaj już poza konkurencją dodamy, że droższy model oferuje również wsparcie dla Windows Hello, czyli odblokowywania przy pomocy kamery podczerwieni naszą twarzą. Także powiedzmy, że to dodatkowo ratuje naszego Spectre od niezaliczenia testu. Punkt drugi. Szybki dostęp do danych i wysoka responsywność systemu. Dyski SSD w obu modelach są dostępne i w obu przypadkach są to dyski PCI Express trzeciej generacji, choć Envy posiada odczuwalnie mniejszy oraz wolniejszy dysk. Z punktu widzenia użytkowego jednak różnice szybkości są ledwie dostrzegalne. W obu laptopach punkt zaliczamy. Punkt trzeci. Łączność na najwyższym poziomie. Tutaj oczywiście mamy remis. Oba ultrabooki oferują dokładnie to, czego byśmy od nowoczesnego sprzętu oczekiwali. Najnowszy układ Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1. Punkt zaliczony. Punkt czwarty. Długi czas realnej pracy na baterii. Tutaj zaczyna robić się ciekawie. Spectre, mimo mocniejszego procesora, jaśniejszej i większej matrycy, osiąga czas pracy blisko 2 godziny lepszy niż Envy. Ponownie testowaliśmy laptopy z użyciem programu PC Mark 10 w teście baterii Modern Office, więc mowa tu o faktycznym czasie pracy laptopów. Oba laptopy ustawiliśmy również na 200 nitów jasności oraz wybraliśmy profil lepsza bateria. Prawie 16 godzin w przypadku Spectre robi ogromne wrażenie. To praktycznie dwa razy więcej niż wymaga Intel do uzyskania certyfikatu Intel Evo. Zatem z całą pewnością odhaczamy obydwa laptopy. Punkt piąty. Szybkie ładowanie. W kwestii ładowania obaj zawodnicy wypadają wyśmienicie i relatywnie lepiej od wcześniej testowanego MSI. Po 30 minutach ładowania oferują podobny poziom naładowania w okolicach 45-50%. Ładujemy je takimi oto ładowarkami. Warto zaznaczyć, że w przypadku Spectre kabel mamy nie tylko w oplocie, ale również jest to końcówka typu C. Jeżeli chodzi o Envy, kabel jest zwyczajny gumowy i jest to typowa beczka, także niestety nie użyjemy naszej innej ładowarki, na przykład od telefonu. A jak podane wyniki mają się do certyfikatu Intel Evo? Wyśmienicie. Tak jak widzieliście poprzednio, na tak dużym procencie naładowania spokojnie wytrzymają dłużej niż 4 godziny, których Intel wymaga. Także w obu przypadkach test zaliczamy. Punkt szósty. Złącze Thunderbolt 4. W tej kwestii Spectre zdecydowanie wychodzi na prowadzenie. Dwa złącza Thunderbolt 4 oraz klasyczne USB typu A w standardzie 3.2 drugiej generacji, czyli do 10 gigabitów na sekundę oraz przypominam 40 w przypadku Thunderbolt 4. Dodatkowe punkty za styl, ponieważ jeden z portów mamy wyprowadzony pod kątem 45 stopni do pozostałych boków obudowy. Całkiem ładnie to wygląda i dobrze sprawdza się do ładowania. W przypadku Envy również posiadamy Thunderbolt 4, ale tylko jedną sztukę, a dodatkowo USB typu A, których mamy aż dwa.
są pierwszej generacji, więc tylko do 5 gigabitów na sekundę. Tutaj również mała ciekawostka. Zobaczcie, jak specyficznie rozwiązano w tej cieniutkiej konstrukcji wyprowadzenie portu typu A. Jeżeli ktoś kiedyś widział złącza RJ45 w cieńszych laptopach, to jest to podobny patent. Port po prostu się zamyka, kiedy nie jest używany. Niemniej jednak oba laptopy dostają od nas błogosławieństwo i obecnie posiadają najlepsze dostępne porty, także test zdecydowanie zaliczamy. Punkt 7. Lepsza jakość rozmów. Pod względem mikrofonów oba laptopy HP posiadają ich dwa i w zasadzie wypadają bardzo podobnie. Zobaczcie zresztą sami. Kiedy burza zachwytów już ucichła, zrobiło się na powrót ciemno i cicho. Słychać było jedynie pomruki publiczności i pracowity szelest ze strony sceny. Kiedy burza zachwytów już ucichła, zrobiło się na powrót ciemno i cicho. Słychać było jedynie pomruki publiczności i pracowity szelest ze strony sceny. Całkiem subiektywnie już do tematu podchodząc, moim prywatnym zdaniem Spectre brzmi lepiej, znaczy dźwięk, który nagrywa, brzmi lepiej, jest on pełniejszy i troszkę bardziej głęboki. Natomiast w obydwóch laptopach absolutnie nie było żadnych szumów i to jest bardzo duża zaleta, bardzo dobrze zbierają z większej odległości również, także generalnie jeden z najlepszych mikrofonów, w zasadzie pary mikrofonów, jakie dotychczas miałem okazję testować w laptopach. Punkt zdecydowanie zaliczamy. Punkt 8. Lepsza jakość dźwięku. W kwestii głośników mamy w zasadzie dosyć subtelną różnicę, ponownie na korzyść Spectre. Obydwa laptopy brzmią bardzo przyjemnie. Spectre ma nieco szerszy zakres tonalny, słychać tu nieco więcej dołu i troszkę więcej góry. Natomiast obydwa są całkiem przyzwoicie głośne i grają naprawdę czysto. Zresztą przekonajcie się sami, jestem pewien, że jakość tego dźwięku zdecydowanie usłyszycie również odtwarzając ten właśnie film na YouTubie. Odnosząc się do w poprzednim odcinku testowanego MSI Prestige 14 Evo, obydwa laptopy brzmią znacznie lepiej. Także punkt zdecydowanie zaliczamy i właśnie tak chcielibyśmy, żeby wszystkie ultrabooki brzmiały. Punkt 9. Proste utrzymanie kontaktu ze znajomymi. Kamera w obu laptopach oferuje dokładnie taką samą rozdzielczość, czyli 1 megapiksel, co daje właśnie nagrywanie w 720p przy 30 klatkach na sekundę. Jednakże obydwie kamery oferują nieco inny kąt widzenia i kamera z Enviego moim osobistym zdaniem daje lepszy obraz. Jest on ostrzejszy i troszkę bardziej nasycony. W przypadku Spectre obraz jest bliższy zdecydowanie, natomiast nieco bardziej wyprany z kolorów. Sami zresztą to widzicie, bo w tej chwili mówię właśnie do kamer wbudowanych w obydwu tych laptopach. HP w kwestii kamer wyróżnia się na tle konkurencji jeszcze jedną bardzo istotną cechą. Obydwa te laptopy posiadają mechaniczną blokadę, sterowaną co prawda elektronicznie, przesłony obiektywu. Oznacza to, że wciskając przycisk na klawiaturze, który oczywiście ma swoją własną kontrolkę, wyłączamy całkowicie kamerę, która nie tylko jest odpinana elektronicznie od samego laptopa, ale również na górze zostaje przesłonięte zostanie oczko naszego obiektywu. Także mamy 100% gwarancji, że nikt nas podglądać nie będzie. Punkt zaliczamy dla obu laptopów zdecydowanie i to w dodatku z ogromnym plusem za zastosowanie mechanicznej blokady kamery. Punkt 10 i ostatni. Wysoka wydajność w tym układu graficznego Intel Iris Xe. Pod względem wydajności ogólnej laptopy mocno się nie różnią. Envy najbardziej traci na szybkości dysku, jednak generalnie obydwa laptopy osiągają bardzo przyzwoity wynik. Prawdziwe zaskoczenie czeka na nas podczas testu wydajności graficznej. Wszystkie testy, jakie wykonaliśmy, potwierdzają, że Spectre z Intel Core i7-1165G7 bezwzględnie pokonuje i5-1165G7. Często o więcej niż 20%, a rekordowo nawet o 50%. W tej kwestii to akurat nowy i5 wypada dosyć blado, ponieważ Spectre mimo wysokich wyników i tak musi uznać wyższość Intel Core i7-1185G7, którego testowaliśmy w ramach MSI Prestige 14 Evo. Zakładamy, że tutaj wszystko rozbija się o kwestię chłodzenia, gdyż warto zaznaczyć, że
Oba HP podczas testów 3D były znacznie cichsze od np. MSI Prestige. Biorąc jednak pod uwagę, że dedykowany układ NVIDII ledwie zrównał się z wynikiem Envy, to zaliczamy ten punkt w przypadku obu laptopów. Zaznaczamy tutaj jednak, że tańszy HP był już na niejako granicy. Podobnie dotarliśmy do końca naszej listy korzyści oferowanych przez laptopy z certyfikatem Intel Evo. Jak mogliście się przekonać, oba ultrabooki HP świetnie się z tych założeń wywiązują. Warto tu jednak nadmienić, że Spectre posiada przy tym znacznie jaśniejszą oraz dotykową matrycę, a w dodatku w zestawie otrzymamy nie tylko magnetyczny stylus, ale również skórzane etui. Trochę zawiedliśmy się na głębi barw droższego modelu, gdyż podobnie jak tańszy, oferuje pokrycie jedynie sRGB w 100%. Spectre należy dodatkowo pochwalić za ekran o proporcjach 3:2, co w praktyce oznacza dużo więcej przestrzeni roboczej na ekranie. Nie wiem, czy uwierzycie, ale między tymi ekranami jest tylko 0,2 cala różnicy. Dokładnie tak, ten ma 3,3, ten 3,5 cala, mimo że jest nazwany Spectre 14. A jest jednak dużo, dużo wyższy, dużo więcej, dużo łatwiej się na tym pracuje. Warto jeszcze zaznaczyć, że oba te modele można wybrać z matrycą OLED, która wygląda oszałamiająco, ale niestety znacznie obniża czas pracy na baterii. Pod względem kultury pracy oraz jakości wykonania oba laptopy wypadają fenomenalnie, z lekkim wskazaniem na Spectre. Jest cichszy i do tego ma znacznie wyższą wydajność. Co ciekawe, oba ultrabooki ważą tyle samo, czyli około 1,3 kg. Klawiatura i touchpad w obu modelach są identyczne i subiektywnie dawały mi najlepsze odczucia spośród ultrabooków wszystkich 6 producentów, które mieliśmy okazję testować. Na dziś to byłoby na tyle. Za 3 dni wrócimy do Was z kolejnym testem, tym razem dotyczącym laptopów LG Gram, które zaskoczą Was masą i rozmiarem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.